Sylwia Micyk, dobry wieczór Państwu. Przed nami kolejna niespokojna noc. Zapraszam, poznajmy pogodowe szczegóły. Pogoda w Polsce kształtuje układ niskiego ciśnienia, a związany z nim front atmosferyczny zmierza już w naszym kierunku i przyniesie nam opady. Za frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza. Przed nami pochmurna noc, lokalnie popada deszcz, na Podhalu deszcz ze śniegiem. Wiatr niestety nadal będzie silny i porywisty. Do jutrzejszego poranka w naszym regionie obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Termometry tej nocy wskażą 2 stopnie w Zakopanem, 4 w Suchej Beskidzkiej, 5 w Gorlicach i 7 w Miechowie. Wtorek będzie kolejnym pochmurnym dniem. Od rana niebo zakrywać będą deszczowe chmury. Na termometrach jutro 10 stopni w Tarnowie i w Miechowie, 9 w Krakowie, 8 w Wadowicach, 5 w Zakopanem. Na meteogramie dla Krakowa widzimy, że w tych najbliższych godzinach i jutro porywy wiatru będą przekraczać 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, ale jutro pomalutku pójdzie w górę i krakowskie barometry wskażą 980 hektopaskali. W kolejnych dniach wiatr będzie już znacznie słabszy. Środa zapowiada się jeszcze deszczowa, natomiast czwartek już bez opadów. Na termometrach w środę maksymalnie 7 stopni, w czwartek maksymalnie 9. Mapa z prognozą jakości powietrza swym zielonym kolorem informuje nas, że jutro będziemy oddychać czystym powietrzem. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia już jutro.